Kiedy dotarliśmy się do zapory w dżungli, napotkaliśmy Dreki. Nie dostaniemy się do jego żarowiska, dopóki woda blokuje nam drogę. Siemano, z tej strony Klocki i pędzimy dalej z God of War. Ragnarok, życie, dawać mi to. No dobra. Tam nie przyjdziemy, bo trzeba spuścić wodę. Woda płynie. Może teraz przejdziemy dalej. Ciekawe. No to idziemy. O, a tam też tam się odblokowało. To było pod wodą wcześniej. Jestem gotowy na ucztę w przyszłym życiu. W to nie rzucić nie mogę. Ale po co? Tu mamy odblokowane. Tak jakbyśmy z tej perspektywy coś... A, patrzcie. Patrzcie na to. No, to o to chyba chodziło. Bo nic więcej stąd nie widzę. No dobra. Dawać wrogów jak najwięcej. Chodź, młody. No co ty? Co? O kurczaki. Biegający grzyb. Dawaj to. Biegający grzyb. To tutaj żywią się dreki. Przygotujcie się. Jak zacznie się walka, czasu na rozmyślanie. To ile ich będzie? No nieważne. Do mnie. Jedziemy z nimi. Żarowisko. Przygotujcie się. Tak jest. My to mamy szczęście. Kolejny. Dobra, jeszcze jeden. Dużo nie jest w wodzie, nie? O, wyszedł. Ale oberwałeś! Wszystko, ojej, oj, porażenie mózgowe. Ale farcik, no mało życia. Ajajajajaj, miał mało, mało. Ajajajaj. Bracie, wstawaj, szybko! Do trzech razy sztuka. Tak jest. A my to mamy szczęście. Kolejny. Oh!
Jeszcze jeden. Chodź, chodź, chodź. Wyłaź. Zapora otwarta, żarłoczne dreki ubite. Dżungla powoli wraca do dawnej świetności. Powoli, powoli. Co czai się w mroku ukończono. Tutaj w tym, na tym terenie mamy mnóstwo przysług zaczętych. Trzeba będzie to porobić. No dobra, czyli jak to wygląda mapka? Tu ukończyliśmy przysługę i tam dalej pójść nie możemy. Nie ma na to najmniejszych szans. A jak podniesiemy wodę, to tutaj się nie dostaniemy. Mimirze, co jeszcze wiesz o masce? No, tylko powiedz tyle, coś. Że Odyn miał obsesję. No dobra, trzeba stąd zawijać. Szukając jej, przemierzył płonący ocean Egira i dotarł aż do serca milczącej Matrony. Stracił całą załogę, ale w jego mniemaniu było to przedsięwzięcie warte każdego poświęcenia. W jego mniemaniu, no dobra, ale... To jest taka dziwna sprawa. Bo to można zablokować po coś. A ja tego nawet nie używałem. Powiedz mi, udało ci się już znaleźć moje ciało i drugą połowę kufra? Jeszcze nie. A jakbym pokręcił coś inaczej? A, to nawet nie mogę już. Nie mogę kręcić tym. Okej. Okay. Tu też się coś odblokowało. Tam jest jakaś dziura. Ej, tam jest dziura. Jeszcze zerknę, czy mogę tam się jakoś dostać. Dziura. Jest dziura. Po prawej stronie. Tak by coś tam było, nie? Albo tam się nie da wejść? Nie, to chyba po prostu taka dziura. Zmyliła mnie. No dobra. Wracamy. Tam na początku trzeba znów zmienić na noc. W sumie chyba teraz jest noc. To nie trzeba będzie zmieniać. Zaraz zobaczymy. Dawaj, młody. Spowalniasz nas. Zobacz, tutaj woda płynie. Aha, tu też się zmieni. Woda znów płynie. Możemy dotrzeć do innych części krateru. Tak, ale dzięki wodzie wrócą też rośliny i zwierzęta. Uzdrowiliśmy to miejsce. Nie było to moim celem. Na niebiosa, bracie. Ciesz się ty. Dokładnie, dokładnie. I kolejna skoro przysługa woda znów płynie i otworzyły się ukończona. Nowe ścieżki, powrót rzeki. Będziemy szukać, nie spacerować. Oj, daj spokój. Nigdy nie czerpałeś radości z przyrody bez szukania jakichś tam skarbów? Skarby nie są takie złe. Jesteście do niczego, obaj. I jedziemy w dół. Z lewej, z prawej. Za nami. Oho. Nasz dobry uczynek już przywrócił tu jakieś życie. Kolejny smok? No i chyba się pośpieszyłem.
tropem umarłych. A, bo teraz my tutaj nie byliśmy chyba. Chyba tu nie byliśmy. Nie jestem pewny. Bo tu możemy płynąć. Dobra, sprawdzimy. Smok wylądował tam w górze. Znajdźmy do niego drogę. Dzień dobry. Bum, bum, bum. No i wybuch. Miał wybuchnąć, no i wybuch. Nie wiem, czy płynąć, czy co? Tu też stąd mogę płynąć. Dobrze wiedzieć. A tam będzie ta mistyczna brama, rozumiem? Tam będzie mistyczna brama. Nie, to udam się tutaj. Też spotkałem Durlina. Gdy wykuliśmy włócznie, pojawił się Odyn. Nie no, muszę tutaj po lewej stronie gdzieś wylądować. Groził mu, jakby wiedział, że go zna. Bierz to, bierz to. Ale jeśli o wszystkim wiedział, to znaczy, że on sam też udawał, kiedy ja i Durlin udawaliśmy, że się nie znamy. Wszyscy udają. O, tutaj nie byliśmy, na pewno. Co to? Teraz nie wezmę. Ale mi zasunął. Ojej, coś go wzmacnia. Tu jesteś. I siedź cicho. No. Walkili. Oj. Round 2. Teraz wiem, że muszę tego zabić od razu. Gdzie on jest teraz? Tu jesteś. No, i siedź cicho. I siedź cicho. Tak jest mocny, nie? Mało mu zabieram. Jest trup. Coś tam podropił. Tu mamy tą mistyczną bramę. No ale po kolei. Trzeba będzie runy otworzyć. I tu kolejna przysługa. Kurczaki. Czego chcesz? Czego? Ty jesteś ojcem? Tak. Więc musisz zrozumieć. Mój syn, ta zabawka była dla niego, ale jego już nie ma. Tego dnia tyle zamętu i śmierci. Byłem przerażony. Szukałem syna. Proszę, muszę spotkać się z synem Folkwangu. Pomożemy mu, prawda? Co widziałeś jako ostatnie, duchu? Posągi. Dwa posągi. Smoki patrzące w różne strony. Rozdzielone jak ja i on. Ta zabawka doprowadzi mnie do syna. Dobra.
Ofiara wojny, zabawka. Historia jak inne w tej dolinie. Śmierć nie widzę. On musi spotkać to nie to. Zgoda. To nie to. Tak. Pierwsza z trzech. Powiesz, pomaganie zmarłym jest bezcelowe. Nie tym razem. Tam u góry coś może być. Tam u góry coś może być. No ale dobra, szukamy dalej. Aha, jak zmienię na dzień, to też może coś nam się pokazać. Ale pierwszy rozejrzyjmy się w nocy. Dużo zagadek tutaj będzie, dużo, dużo. To trzeba będzie rozwalić. No to myślę, że już to mogę zrobić. Ałka! Jeszcze jeden strzał i jedziemy. To spłonie, spłonęło. A, tutaj się schowało. Dobre czy niedobre? Nie, to nie to. To nie to. Mamy dwa. Powinniśmy mieć dwa. Ej, co jest? B albo N. Jeszcze raz? Dobra, jest N, jest, mamy, teraz mamy N na pewno. Do mnie. Jeszcze jedna runa. Jak tak dalej pójdzie? Jak tak dalej pójdzie, to ja nie wiem gdzie ja wyląduję, tu się wrócę najwyżej. Smoka. O, kryjówka smoka. Upewniam się, że wiesz dokąd idziesz. Dziękuję. No, zaraz go zrobimy. Zaraz go zrobimy. Tylko jeszcze jedyna runa. Patrzy na nas i się śmieje, że jej nie widzimy. Dobra, to się przyda. Dziura. Dziura. Tu była jedna, tam była druga. To trzecia powinna być gdzieś tam. Bo jak wejdę do tej dziury, to gdzie wyjdę? Nie wiem. Dobra, to wchodzimy. Później pójdziemy na tego smoka, o ile on tam będzie. Może być tylko tak, że przeleci i poleci gdzieś indziej. Ładna arena. Kryjówka łowcy. Nierozważnego. Skąd wiesz? Trafiliśmy tu. Kryjówka łowcy. No raz się tukliśmy z łowcą. Ale... tak troszeczkę... Nic tu nie ma. To po co byłoby te zejście? Nie, 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 na pewno coś tu jest. Ale dziwne. Chyba, że chodzi o to, że ja tu byłem wcześniej. To po co oni gadali? A, dobra, zmienimy porę roku, to coś tutaj się pewnie zmieni. Skoro nie ma w nocy nic. Idziemy na smoka. Ostatnia walka ze smokiem była świetna. Bardzo mi się podobała. Nie był łatwy, no ale w końcu to smok. Głupio by było, jakby był łatwy. Czyli tam do góry. Jeszcze raz zerknę tutaj, bo nie wiem, czy ja to podniosłem. A, tu z nim pogadałem, no. Syn nie potrzebuje. Tak, tak, każdy kogoś potrzebuje. Wyluzuj. Po kolei. Idziemy teraz tutaj. Dzień dobry. Ach, tu nie wejdę. Czyli pewnie dookoła trzeba przejść. No to jedziemy. Nasz topór jest bardzo ostry. Też trzeba szukać tutaj jednak tej runy, bo ona może być tak przypadkowo gdzieś obok. Kuryczaki. Jesteśmy tu, alright. Musimy przedrzeć się przez te pnącza. Tam nic nie mogą zdziałać, nawet w dzień, więc zrobiłem z powrotem noc. Tu znalazłem kryształy, szukając tej trzeciej runy. Kryształ. Zatrzymajmy to, ale nie znalazłem tej trzeciej runy, nie mam pojęcia, gdzie ona się znajduje. Nie mam zielonego pojęcia. Rozglądałem się wszędzie.
Pewnie, no pewnie jest na widoku, a jestem ślepy. Trudno. 15 minut tu się kręcę. Jedziemy stąd. Jedziemy. Bo jak jest noc. Ta maska Odyna. Jak to się tutaj w ogóle dowiedział? Mamy ponoć pewnej nocy usłyszał po lewej głos. Stronie nie ma roślin, możemy przepłynąć. Ale widzę, że tu też możemy wpłynąć. Ja tam myślę, że to brednie. Trzeba się rozejrzeć. Pewnie się upił i uwierzył, że kawałek drewna rozwiąże wszystkie jego problemy. Stąd... Po czym tak, tam byliśmy. Po światach, wow, patrzcie na to. Co przypominało obiekt jego urojeń. Sama maska pewnie nie ma żadnej mocy. Dawaj szczęście, dawaj nam to szczęście. Dziękuję. I on tu chyba jest. Gniazdo, cały... bracie, gniazdo! Gdzie? Wzywa ogniki! Gdzie jest gniazdo? Tu jest. Turlaj się! Szalka! No co zrobisz? Chyba się rozpadł? Nie wiem, czy się rozpadł. Ja ledwo co żyję, ale jest lit. Źle wygląda Kratos, nie? Źle troszkę wyglądasz, chłopaku. No ale dobra, tu widzę skrzyneczkę. Chyba tam doskoczymy. Dziękuję. Raczej tu już jesteśmy za daleko od tego sarkofagu, żeby runę szukać. Raczej tu jej nie będzie, chociaż nowe tereny. Dżungla i krater. No tak, tyle. Nie mam pojęcia, gdzie biec, nie? Ojcze, jak duży był twój największy wróg? Duży. Nie jestem pewien. Nie pamiętasz? Dlaczego pytasz? Nie wiem, żeby się porównać? To nie są jak... Okej. To jeszcze możemy popłynąć w inną stronę. No, prawdopodobnie tam nie. Musimy się udać. I to właśnie w nocy. Później zmienimy w dzień i znowu trzeba biegać po tych samych terenach, bo coś się może odblokuje. No rozumiem, że dzień, że noc po tym, jak powoduje, że nie ma tych roślin. A co powoduje dzień? Coś powinien powodować. Obu ich wychowała Si. Tutaj. Bardziej po prawej stronie. Wydaje się dobrą matką. Może trochę na to jest więcej. O, tu jest on, teraz jest więcej wody. W hulaszczej kulturze asów kobieta powinna dążyć przede wszystkim do tego, by nie mieć sobie równych w walce. Mamy chyba to. Sif i Thor rzadko bywali trzeci. Tak, jest, to tutaj. Swoich synów i tam jeszcze można płynąć. Dobra, jedziemy z nim. Jeśli pójdziemy dalej, czeka nas walka z ogrem. Na pewno jesteśmy gotowi? Jasne, że tak, chodź. Jak zginiemy, to nic się nie bój, będzie safe. Wczytamy. O. Do walki! Tak! Idę! Dobra, są dwa. To na jednym trzeba się skupić. Nikt za wzmocnie całą resztę! Siadamy. Dobra, ja mu nic nie zabieram. Zostawimy go. No właśnie, bo ta parówka jest. No, i siedź cicho. No to dobra, to jedziemy z tobą. Małka!
Spoko. Wystarczy, bo żyje. Jest ogłuszony! Łap go! O kurcze. Zabrał mi. On był nasz, ty podły oportunista. Mojego wroga. Wrócił do gniazda. Chodźmy do niego. Zabrał sobie ogra do gniazda. Nieźle. No to nieźle. Zaraz tam pójdziemy. Oho, ho, co tu jest? Możesz już być synem. Dziękuję. Nie mogę się już doczekać. Dam mu ten podarunek i opowiem o ludziach, którzy mi pomogli. Teraz ty pomóż nam. Co pamiętasz z tego dnia? Siedziałem w sali biesiadnej. Thor tam był. Miał przy sobie dziwnego towarzysza. To była istota, jakiej nigdy wcześniej nie widziałem. Miała beczkę miodu, która chyba była bez dna. I co robili? Upijali się do nieprzytomności. Rozdawali napitki, śmiali się. Wszyscy wypili trochę za dużo. Ale Thor był tego dnia najbardziej pijany ze wszystkich. Pijak, ofiara wojny, zabawka ukończono. Co o tym myślisz? Thor zawsze lubił sobie golnąć w szemranym towarzystwie. Ale nigdy nie słyszałem o tym jego towarzyszu. Obawiam się, że to... A co tu mamy? Nie, to na razie nie zakładamy. No, jak się tam dostać? Jedno. Kiedy zniszczono dolinę, Thor był pijany. Z tej strony. Jest jeszcze wiele niewiadomych. Oko. Twoja matka miała w tym jakiś oko. Czy my się ich kiedykolwiek pozbędziemy? Nigdy. Czy coś tu jeszcze jest? Nie, tu chyba po prostu była przysługa do zrobienia. Tu mam jakiś skrócik. Tak mi się wydaje, że to będzie skrócik. I to jedyna droga. Zobaczmy. Ale tu nic nie ma. To może w dzień? Może w dzień. No dobra, zawijamy na łódź. Gdzie ona była? Gdzie ją zostawiłem? Oho, dawaj to moje. Gdzie ta łódź? Synku, jak ja się tu... A, my przyszliśmy między... O właśnie, z tej strony. No to wracamy. I na drugi brzeg. Tam będziemy mogli przeskoczyć po skrzyneczkę. Ale jeszcze wjadę do tej tutaj jaskini po prawej. Znaczy teraz to za nami jest. Mimirze, nawrze. Bo tam też coś może być. Znam mnie, jeśli chcesz. Za ucieczkę. Co by czy to dodało? Po prostu taki skrócik? Byłoby ci lżej? Nie. Nie chciałeś mi się zwierzyć ze swoich problemów. Nie mam pojęcia, gdzie wypłynąłem. Takie rany nie goją się szybko. Przepraszam. Nie musisz. To moja. Okej, jesteśmy z powrotem tutaj. No ale to nie, ja nie chciałem tutaj być. Ale dobrze wiedzieć, że taki skrócik jest. Mieliśmy płynąć na drugi brzeg. Chyba na ten tu przed nami. Ajo! Kapitanie, prowadź! Mimirze, kiedy rozmawialiśmy o Thorze i Sif, wspomniałeś, że traktowali synów z taką samą brutalnością jak wrogów. Co miałeś na myśli? To na razie. Kurde, tutaj? Chyba tutaj. I z tej strony przeskoczę na drugą. Prawdopodobnie, ale tu jest jeszcze przysługa. Tropem umarłych dżungla. Cele. Przysługi. Tropem umarłych. Smoki nękają tę dolinę, nie pochodzą z tych ziem. Polują one na żyjące tu zwierzęta, dlatego należy się ich pozbyć. Musimy odnaleźć gniazdo tej bestii, by ją tam zabić. A, wiem, gdzie. Chyba wiem, gdzie. Musimy pójść tam, gdzie oni rzucali, nie? W nas, ogry w nas kamieniami. Tam można było przeskoczyć chyba
przeskok był zablokowany albo z powodu nocy, albo przez to, że właśnie nasz rzucali. Dobra, no to zium. Aj, zanim tam pójdziemy, to tutaj obok mamy skrzyneczkę. I oni wcześniej nas stąd rzucali kamieniami i przez to nie mogłem tego użyć. Dobra. Okej. I to prowadzi nas gdzieś tam. No ale ja jednak wrócę tam sprawdzić. Odpalimy dzień. I no to wziął. Niech dzień nastanie. Ależ mnie boli ta runa. No i dobra, będzie mnie bolała jeszcze dłużej. Jedziemy. Chyba, że... O, z tej perspektywy jeszcze nie sprawdzałem. Nie, nic tam nie wystaje. Nic tam nie wystaje. No i tutaj mieliśmy to miejsce, gdzie nie mogłem... Tam. Przejść. W nocy. A teraz, ale to chyba... Przejść. Założę się, że ten smok trzęsie się jak osika. A, i to może być droga do smoka. No bo jakby nie było, ta przysługa tutaj jeszcze wisi. Kiedy do góry. Się zbliżymy, tak. Zabijemy albo zginiemy. Rozumiesz? Tak, ojcze. Jedno albo drugie, no ktoś musi umrzeć. Dawać. Dawać go. Dalej! Małka! Kurde, poleciał. Może włócznie narzucanie. Zapraszam. Atakuję! Aż mnie zatrzęsło! Nic nie widzę. Nic nie widzę. Oż kurczaki. On ma już parę włóczni wrzuconych, nie? A jak teraz zrobiłbym tak? Chyba nie zadziałało. Nie chcesz tak! Puść nas! Pozwól przy sobie! To było grube. Dobra, mam mało życia. Oj, pomroził. Pomroził, ale mamy jeszcze runiczny atak. Uwaga! Zbierza!
nie, patrzcie na to. On był na strzała, na dmuchnięcie. No chodź. Trudny to on nie jest. Dałem ciała pod koniec. Dałem ciała. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, robaczku? Pożeracz trucheł. Ojcze, uważaj! Dobrze idzie, dobrze idzie. Dobra, jest cios runiczny. Wow. No nie. Mamy go. Kolejny smok pokonany. Po wszystkim. Oj tak. Ten ogr też raczej już prędko się nie podniesie. Słyszę zwierzęta. Odetchnęły z ulgą. Może opuszczą kryjówki. Odetchnęły z ulgą. Tropem umarły. Ukończono. Poważnie uszczuplona. Od razu słychać różnicę. Zwierzyna o wiele mniej się boi. Okej. Okay. My przyszliśmy chyba stamtąd. Co my mamy? A to pieczęć. Dopiero dwie z jednej paki. Dobra, ładne widoczki, ładne, ładne. Tu jeszcze żyćko, chyba trzeba wracać. Tu była tylko przysługa. No jest tylko jeden znak zapytania tu. No to idziemy w tamte tereny. Ziup. Idąc właśnie do tego znaku zapytania, znalazłem jednak tą runę. Jednak jest tutaj. Miało być B. No i mamy to. Możliwe, że w nocy coś zasłaniało? Na przykład było ciemno i nie było widać. No ale dobra, zobaczmy. Bierzemy to. I już. Róg trzeci z czterech. To jeszcze jeden i zwiększymy maksymalną ilość naszego szału. Gdzieś tutaj? Przygotuj się. To tutaj. Czas na walkę. Uwaga, za tobą! Wybuchnie! A niech sobie wybucha. Tutaj nas doprowadził znak zapytania. Tak jakby po lewej stronie. Czyli tędy wyjdziemy z drugiej strony. Trzeba jakoś się tam dostać.
To chyba tutaj w prawo. Jedyna droga prowadząca to jakby tam. Teraz też jest dzień, to trochę inaczej. No to powrót, słuchajcie, ja tam spędziłem 20 minut w nocy. W dzień, później znowu zmieniłem na noc i nie znalazłem jak się, nie miałem pojęcia jak się dostać do tej lokacji tutaj, gdzie jest znak zapytania. Odpuszczam, pędzimy tu, bo tutaj coś mamy jeszcze do zrobienia. Jest przysługa w zasięgu wzroku i coś czerwonego na tej wysepce tam. Teraz jest więcej wody, to troszkę inaczej to wygląda też tutaj. Wcześniej tu się wspinaliśmy. Dzięki wodzie wyglądają o wiele lepiej. No właśnie. Tu się wcześniej wspinaliśmy, a teraz tu jest woda. I dojdziemy do tego miejsca, gdzie ja nie wiedziałem jak doskoczyć. Do tej szczeliny. Będzie walka. Czy to ostatnia ta szczelina dla wiewióra? Spójrz w prawo! One. To chwilowe. Wow, wow, wow. Są mocni, to dobrze. Boże. No nie, kurczaki, patrzcie na to. Fiu, fiu. Zmieniam strzały! Kurde, dostałem. Dostałem. Ten ma trupią czachę. Dopiero tego. Jakoś idzie, ale to tylko ten słabszy. Szał by się przydał. No nie. Nadziałem się na to. Uwaga z prawej! Auka! Uwaga z prawej! Z nim jestem na strzała, nie? Szał. Kurde, nie mamy. Ale grubo. Jeszcze dwa segmenty ma. Malutko życia. O, la, 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 la. Jest. To było trudniejsze niż ten smok. On miał właśnie 8 level, troszeczkę za trudny, za mocny przeciwnik na ten moment, ale się udało.
Świetnie. Kolejna rzecz jest zrobiona. Oho. Za rozpoczętko. A to mapa skarbów. To nie przysługa. Mapy skarbów mnie aż tak bardzo nie interesują. Oczywiście przy okazji, czemu nie? No i tu możemy teraz pływać. Dobra, ja tak planowałem kończyć odcineczek. Skoro teraz może... A, i do tego się teraz dostanę, do tego całego drzewa, czy co to tam jest? Będę mógł tego jelenia doprowadzić. Dojść pewnie do tego znaku zapytania. Tą przysługę ukończyć. No dobra, to myślę, że następny odcineczek jest ostatni, jeżeli chodzi o ten krater, równiny, dżunglę i tak dalej. Zrobimy już wszystko sobie, co tutaj jest. I spadamy stąd. Możliwe, że wrócimy do misji głównych, a tymczasem to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Siema!